Nagrodzimy tych, którzy wyruszyli na sportową drogę z determinacją realizują swoje marzenia. Sport powiecie cieszyńskim ma się dobrze. I to dzięki takim ludziom jak wy. Dzięki tym, którzy działają w ponad 100 stowarzyszeniach i klubach sportowych, w szkolnych klubach sportowych, dzięki WF-istom i sprzyjającym sportowi dyrektorom. Za to wszystko chciałam wam pięknie podziękować. 3 października w siedzibie starostwa zostały wręczone nagrody powiatu cieszyńskiego za wysokie osiągnięcia sportowe w roku 2018. Wydarzenie było doskonałą okazją do podsumowania kondycji sportu w regionie. Oczywiście mamy bardzo, bardzo dużo młodej, zdolnej, takiej sportowej elity, bym powiedziała. Dzięki klubom, dzięki szkołom, dzięki WF-istom. Rodzicom również, którzy wspierają te zainteresowania. Jak najbardziej wspieramy każdą taką inicjatywę. Gminy również. Myślę, że sport w powiecie cieszyńskim ma się dobrze. To były medale, które wręczył pan Glos dla wszystkich tych, którzy przez 20 lat napracowali się z cieszyńsko-powiatową młodzieżą, prowadząc do współzawodnictwa. Szalenie ważna sprawa dla rozwoju młodych ludzi, dla pracy naszych szkół. Działaczom sportowym i sportowcom, trenerom życzę kolejnych sukcesów i osiągnięć jeszcze w tym roku i w roku kolejnym. Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla sportowców, bo doceniamy tutaj na tej gali sportu nie tylko sportowców, ale także te osoby, które zazwyczaj są troszkę na drugim planie, czyli działacze sportowi. I dzisiaj będą oni na równi ze sportowcami i cała ta impreza była temu poświęcona. Podczas ceremonii przyznano nagrody finansowe i wyróżnienia dla sportowców oraz działaczy sportowych. Oprócz tego wyróżniono również najlepsze szkoły podstawowe z powiatu w kategoriach dziecięcej oraz młodzieżowej, najlepsze licea oraz gminy. Po raz kolejny zwycięzcą w ostatniej kategorii została Brenna. To był dobry sezon, nie najlepszy w mojej karierze. Myślę, że w tym roku mam dużo lepszy sezon. To wtedy w ubiegłym roku zdobyłem 2 tytuły Mistrza Świata, jeden srebrny medal i jeden brązowy i pobiłem rekord Polski w wstrzymaniu oddechu na czas. Teraz 9 minut i 12 sekund oficjalnie. Takim w sumie bardziej imponującym rekordem, bo jest, który w tym roku osiągłem, to pobiłem rekord świata w pływaniu na odległość w monopłetwie i przepłynąłem 316,5 metra, czyli ponad 6 długości basenu olimpijskiego i to jest naprawdę coś. Rano staję i mówię sobie tak, nie patrzę w lustro, mówię, że mam 40 lat, tego się trzymam i chyba to daje młodość moją. Zawsze byłam w sporcie, moją pasją były kiedyś narciarstwo biegowe, start Wisła, jestem Wiślanką, więc od dziecka byłam tylko w sporcie i nie wyobrażam sobie innego życia jak tylko sport. No i także ten sezon mam bardzo udany. Jedynie to, że na Mistrzostwa Świata zepsuł się mi łuk, śrubka mi się oberwała i nie za bardzo mi poszło. Mistrzostwo Polski obroniłam ponownie. Jestem najlepsza w Polsce w Pucharze Polski. Ogólny Puchar Polski wygrałam i najlepszy wynik szczelony w tym sezonie. Zajęliśmy 3 miejsce w współzawodnictwie młodzieży. No przede wszystkim gry zespołowe u nas w szkole jakby są na najwyższym poziomie. Koszykówka chłopców, dziewcząt, siatkówka chłopców, dziewcząt. No i tym stoimy. Łączą się z tym trudności i ogromna praca, która pochłania całkowicie mój wolny czas. A wyróżnienie po prostu jest za to, że klub, który prowadzę, LKS Lesznianka, w bieżącym roku zdobyliśmy po prostu największe sukcesy. Drużyna okręgówki awansowała do 3. ligi, a drużyna z 3. ligi zdobyła awans do 2. ligi. Po raz pierwszy na powiatowej gali sportu przyznano jubileuszowe medale i odznaki z okazji obchodów 20-lecia Organizacji Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Powiatu Cieszyńskiego. Zostały określone zasady, reguły, a niewątpliwie
zasługa w tym obecnego pana Tadeusza Glosa. I to jemu w sposób szczególny chciałem podziękować. Przy okazji 20-lecia działalności czy organizacji współzawodnictwa trzeba było stworzyć statut, wszystko od początku. To są organizatorzy z poszczególnych gmin. Trzeba by jakoś ich docenić za tą pracę społeczną, bo to bez pieniędzy jest. No a to też są sportowcy przecież. To są wszystko nauczyciele wychowania fizycznego, którzy robią tą mrówczą robotę na dole. Taką sobie sami klucz ustalili, że tam od jakichś tam lat jest złota, srebrna i brązowa. I tak to sobie wymyśliłem, żeby po prostu ich tak uhonorować. No nie do klapy, ale przynajmniej do ręki.